To jest prawda, że te piosenki, które teraz nagrywasz, one tam czuć podskórnego pazura, ale że to jest preludium, że tak naprawdę ty kochasz uderzenie, gitary, zgiełk, hałas, to jest tylko... Wiesz co, ja jestem, tak jak już kiedyś powiedziałeś, taką dość uniwersalną wokalistką i jestem w stanie się sprawdzić w wielu różnych gatunkach muzycznych i lubię eksperymentować, bardzo lubię, ale wiesz, nie da się zaprzeczyć, że najlepiej czuję się jednak w takiej muzyce z przytupem, prawda? Okej. Okay. No i dlaczego dzisiaj nie grasz? Myślisz, że rynek tego nie kupi? To jest kompromis? Tak, myślę, że tego nie kupi. Myślę, że w ogóle Polska nie jest gotowa na taką muzykę. Takiej muzyki się nie promuje tutaj. A jaka to muzyka taka? No jakiś tam metal, czy cięższy jakiś tam rock. No takiej muzyki tutaj za dużo nie ma, tak? I ciężko jest wyżyć członkom jakiejś tam rockowej kapeli, grając muzykę, bo wiesz, za płyty też się płaci, tak? Też trzeba zainwestować pieniądze, żeby nagrać tę płytę w studiu. Ale mi się zawsze wydawało, że jak ktoś wychodzi na scenę, to po to, żeby robić to, co chce robić, a nie robić to, co, czego oczekują widzowie. Wiesz co? Na tym polega ja autentyzm. Ja chcę zrobić to na razie, czego oczekują ode mnie widzowie. Aha! Ale... Cwaniara. No, można tak powiedzieć. Mam w planach oczywiście nagranie czegoś mocniejszego, tylko tak jak już ci mówiłam, potrzebuję na to jakichś tam środków pieniędzy, prawda? Płyty się za darmo nie nagrywają. Wiesz, jak chcesz, możesz zostać sponsorem na przykład. Człowiek bez charyzmy, ale z pieniędzmi, tak? Ja może nie mam charyzmy, ale za to mam umysł. Jakoś tam dogadać. A co byś mi zaproponowała za pieniądze? No słuchaj, kawał dobrej muzyki. A to dziękuję.